Matko Boska, bażant, ale mnie wystraszył, a zdążyłem telefon włączyć. Dzień dobry, moi kochani, wstęp bardzo szybki, witam Zoltan Odkrywca. Wstęp bardzo szybki, bo jak zaraz nie ruszę, to zamarznę. Nie wiem, jak pizga w Kieleckim, bo nigdy nie byłem, ale u mnie bardziej. Dobra, ogień na tłoki i lecimy. Miłego oglądania, kochani. Za ten wiatr, moi drodzy, postaram się tak troszeczkę osłaniać. Tutaj, kurde, jeszcze pierdzi ten wykrywacz, bo zmieniłem częstotliwości. Powiem wam tak, najlepszy wypad ever. Woda w gumowcu, plapa zmarzła, że aż mówić nie mogę. I pierwszy sygnał po 2 godzinach i jeszcze idą chmury. Ten sygnał kopiemy razem. Czekajcie, odwracam kamerę. Ja myślę, że będzie to kulka muszkietowa. Jeżeli tak, to robię przymusową stację gdzieś tam koło tamtych krzaków. Wariactwo. A mówili mi dzisiaj sieć w domu, Zoltan. Zimno, nie łaź. Ja pierdzielę. Dobra, kopiemy dziada. Patrzcie. Tu jest z boku. Nie będę wam mówił ID, jakie było na wykrywaczu, bo każdy ma inny wykrywacz. Oj, gówno jakieś. Zobaczcie. Oj, czy ja wiem, czy gówno? Co to jest? No, patrzcie się. Tak, jakieś cudeńko wyskoczyło. Może jakaś nabijeczka. Tutaj, jakie ładne wzorki. A myślałem, że będzie... Myślałem, że będzie kulka muszkietowa. Co to jest? I to przypomina takie, jak moja babcia miała, wiecie, szydełko do szydełkowania, ale to nie, no nie takie. Stare, fajna patyna. Dobra, pierwszy element. Dobra, i tak robię stację, nie ma co. Porażka totalna, moi kochani. Wróciłem tam. Tam z tych, kurde, dolin. No jedynym wyjściem jest kopanie tutaj. W takim bucichu obrałem sobie tutaj taki teren, 50 metrów, zobaczcie jako. Tutaj za mną wszędzie woda, chlapa jak cholera, no ale prawie 4 godziny dreptania. Można powiedzieć, że praktycznie nie ma nic, jest tutaj jakiś sygnał teraz. Także jak mówię, robię tutaj 50 metrów tego terenu w tej wodzie, no bo nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, trzeba coś wytargać. Sorry za ten wiatr, obrałem taktykę taką, wracam na stary teren i chodzę centymetr przy centymetrze, jest, jest. Jest! Ale się cieszę. 4 godziny 10 minut. Siedzi, odwracam kamerę. Je! Boże, jest! O Boże, tyle godzin. Nie wierzę po prostu w to. Ale jestem zmarznięty. Mamy to. Patrzcie, moi kochani. Ja już dziada widziałem. Kolejny raz mam kamera. Ale jest piękny. Ale jest piękności. Siedzi. Centymetr przy centymetrze będę tu chodził. Poświęcam jeszcze 1,5 godziny. Mamy to. Ale kurwa się cieszę. Przepraszam za to przekleństwo, a w dupie. Jest. No nie ma dużo sygnałów, ale ja się tego spodziewałem, bo przyjechałem na teren, moi kochani, gdzie albo wychodzi kulka muszkietowa, albo wychodzi średniowieczna moneta. A wiadomo, te monety nie są tutaj rozsypane, nie wiadomo jak trzeba to wychodzić. Patrzcie teraz, ale jeszcze nic nie mówię, zobaczymy. Ja sobie zapalę, o. I to, że palę, nie będę ukrywał. Zobaczcie z takiego doła i naprawdę z samego tam końca jest sygnał. Patrzcie, mamy sygnał. Jaka piękna brylunia. Jakie śliczności. Dobra, ja sobie dmucham w płuco i otwieramy ją razem. Poczekajcie chwilę. Znaczy dla was to zajmie sekundę. Ja sobie złapię oddech. Jestem bardzo ciekawy. A jeszcze tak z ciekawości. 34, 35. Zaraz będziemy patrzeć. Dobra, otwieramy. Wam powiem, że też nie mogę się doczekać, ale przez chwilę przeszła mi taka myśl, żeby to zostawić i nie otwierać w ogóle, trzymać taką bryłkę. Dobra, otwieramy. Otwieramy. I patrzymy, co tu mamy, moi drodzy. Tu nie ma nic. Pinpointera już schowałem.
I chyba to była zła opcja, żeby pinpointerka chować. Nic tu nie mamy. O, wam powiem. Dziwne zaskoczenie. Jest tutaj w tej malutkiej. O, będzie gówno jakieś. Oj, będzie jakieś szajsa. Kamień magnetyczny. Kamień magnetyczny. No nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Ale już myślałem, że będzie chawi, nie? Taki piękny sygnał. Dobra, nie rozwodzimy się nad tym, lecimy dalej. O, wpada jakaś zwykła moneta. Ale też cieszy. Nie będę jej czyścił tutaj, bo to i tak nie ma większego sensu. Zobaczcie. Ja uważam, że dzień mam zrobiony, piękna średniowieczna moneta, ale oczywiście jeszcze nie rezygnuję. Zanim ta chmurzyska tam do mnie dojdą, to jeszcze jakieś 40 minut mogę sobie spokojnie pokopać, poszukać tych sygnałów, a wytrzymajcie kciuki wciąż. A i wpada kolejny moniak, tutaj już w lepszym stanie. Byczek, jak się nie mylę. 5 pi. Coś zaczyna się dziać. Na sam koniec, kurde, masakra. O, matuch, no kochana. Właśnie sobie uświadomiłem, moi drodzy, że bardzo śmiesznie biegam. Kiedyś może wam nagram, nie? Biegłem i sam z siebie się śmiałem. Łopata, torba, gumowce, wykrywacz. Wyglądało to żenująco. A zaraz wam pokazuję, dlaczego biegłem. Patrzcie, co się dzieje. Armagedon. Na styk zdążyłem do auta. Normalnie na styk. Widzicie po tych drzewach, jaki wicher. Do tego deszcz, grat. Zrobiło się ciemno jak... nie powiem gdzie. Masakra. Że moim zdaniem wypad krótki, to jest tylko oczywiście moje zdanie. Wy możecie wyrazić swoją opinię pisząc komentarze pod tym filmem. Moim zdaniem grubo. Stary teren, bardzo przechodzony. Warunki pogodowe, jak widzicie. Woda w gumiaku. Wychodzona piękna, średniowieczna moneta. Dla mnie gruby strzał, naprawdę grubo. Jestem usatysfakcjonowany. Po to przyjechałem tutaj chodzić tyle godzin. No i pięknie. Żegnam się z wami. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania. I co? Najlepszego. Do następnego. Mam nadzieję, że na rybach byłem dziś rano o 7 sprawdzić swoje łowiska. Wszystko pol wylewane, ale widzicie, co się u mnie dzieje. Deszcz, 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 deszcz. I jeszcze, kurde, raz deszcz. Niech to przejdzie i zaczynamy ostre wędkowanie. Sezon na bogato. Trzymajcie się. Serduszko ode mnie. Jak zwykle dużo zdrowia, uśmiechu. Do następnego. Nie zamulam. Hej, cześć.